Witajcie telewidzowie, my jesteśmy lekko spóźnieni. Mamy 3 minuty do autobusu, jest godzina 4:30. No i chcemy dojechać tak przed 6:00 już na lotnisko. Na szczęście przystanek mamy niedaleko naszego hotelu. Musimy tylko przejść na drugą stronę ulicy. Właśnie tam jest przystanek. O, nawet jest narysowany samolot na tamtym przystanku. Mam nadzieję, że Google pokazuje dobrze autobusy. Ma być za kilka minut. W sumie już powinien być. Jest minus 14, więc nie mam zamiaru czekać na następny. Następny powinien przyjechać za 20 minut. Jedzie nasz autobus, ale jaja, bo my tylko mamy na jeden bilet. Super, pan powiedział, że możemy zapłacić kartą kredytową, jak dojedziemy. I super nam się trafiło, bo z samego hotelu mamy na przystanek około 3 minut i stąd pojedziemy bezpośrednio na lotnisko. Na terminal 1 i 3 dojeżdża ten autobus, więc na pewno możemy wam polecić ten apartament, co mieliśmy. Lekko po ponad godzinie dojechaliśmy na lotnisko, ale super, bo 17 tysięcy jeden bilet kosztował, to 50 zł, a mieliśmy tylko 17 tysięcy i kierowca powiedział, dobra, dajcie tylko 17 koła. Przyszliśmy jeszcze router oddać, musimy wziąć bilecik i w kolejkę stanąć. Taki router mieliśmy, nielimitowany internet za 13 zł na dzień. Okazało się, że pomyliliśmy firmy, podobnie się nazywają Telekom, ta jest SK, a tamta jakoś inaczej, ale już jesteśmy. O, jest nawet ten sam pan. Okazało się, że zapłaciliśmy za router za 5 dni, a nie za 4 dni. Oni nie liczyli 24 godziny, tak jak my myśleliśmy, że oddamy przed 6:00 i będą 4 dni. Oni po prostu policzyli ten dzień, którym wzięliśmy jako jeden dzień, a ten dzień, który teraz oddajemy jako piąty dzień. Ale trochę dziwne, bo SIM kartę na przykład powiedzieli, że jest od godziny do godziny równo i że na przykład to nam się opłaca lepiej. No to taka, jak będziecie tutaj, to pamiętajcie o tym. Na taki krótki okres to podobna cena wyszłaby nam za SIM kartę. Myśleliśmy, że to będzie za 24 godziny. No, trochę się przeliczyliśmy. W każdym razie nam się ten router bardzo dobrze sprawdzał. I też fajne rozwiązanie, że Marcin nie musiał mi udostępniać cały czas tego Wi-Fi, czy ja jemu. I po prostu byliśmy podłączani do tego sprzętu i każdy kiedy chciał, to mógł z internetu skorzystać. W sumie jakbyśmy na mieście, to w ogóle on cały czas był podłączony. Jednego dnia mieliśmy problem, że nam się rozłączał. Ale tak poza tym było wszystko super. To jest super miejsce. Pierwszy raz widzę coś takiego. Miejsce, gdzie można przepakowywać swoje walizki, jak macie za dużo kilogramów. Od razu jest waga, wszystko za darmo. Bo nieraz to nawet za ważenie kasują jakieś pieniądze. A tutaj wszystko za darmo, jeszcze miejsce specjalne do tego. Sprawdźmy i my w końcu, jak to wygląda z tymi bagażami. I zobaczcie, też dobra opcja, bo można sprawdzić, jaką się linią lotniczą leci i jaka waga jest dozwolona. Mamy 10,23, a to jest do nadania, a on pomyślał, że to jest zwykły. Mamy po dwie torby 23 kg w chińskich liniach lotniczych, czyli możemy 4 torby nadać. Kolejka dość spora, czekamy już z 20 minut. Niby tam siedzi kilka tych kobietek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć albo sześć, no ale powoli ta kolejka idzie. Jeszcze dwie dziewczyny i my jesteśmy następni, ale to nie koniec czekania, bo widzieliśmy, żeby jeszcze przejść przez bramki, to trzeba trochę się nastać. A ja już głodny. Ja też. My jesteśmy następni, a lecimy liniami China Eastern. Pierwszy mały plecak, 8,5 kg. Ale numer, słuchajcie. Pani nas cofnęła z okienka i mówi, że potrzebujemy wizy, żeby wlecieć do Nowej Zelandii, a my, że tak, że możemy później z nią zrobić. No. Musieliśmy wypełnić w aplikacji taką formę. No i Marika już dostała, ja jeszcze nie. Więc ja lecę, Marcin zostaje. A nas nie puszczą nas na samolot, jak nie będziemy tego mieli. Robi się powoli gorąco. Marcin odświeża i tu nic. Nie ma wizy. Nie ma. No i co? No ja zostaję w Korei, ty lecisz. Juhu, 2 tygodnie wakacji, ja sama. Ale spróbujemy jeszcze zrobić coś takiego, bo dostałem maila, że złożyłem aplikację. Może uda się. Tam jest napisane, że jest pending, ale może nie zauważy i wystawi bilet. Bo bez tego podejrzewam, że nawet biletu nie wystawi. Dobra, chwila prawdy. Za chwilę podchodzimy do stanowiska. Jestem ciekaw, czy wpuści. Ale jest druga opcja, tak pomyśleliśmy. Jak nie, no to niech wystawi tylko bilet do Szanghaju. I wtedy ten okres taki, który będziemy tam w Szanghaju i mamy 14 godzin, no to może już mi dojdzie wtedy. Nie przyszła mi wiza, ale pokazałem tego maila, co dostałem, to tylko było potwierdzenie, że zapłaciłem.
No i przeszło, mam bilety. Paszporty i kontrola osobista przeszły bardzo szybko. Teraz idziemy, bo mamy 20 minut do boardingu, a chcemy jeszcze zjeść śniadanie w Saloniku. Akurat się trafiło, że mamy bramkę 132 i spójrzcie, 15 minut mamy do niej, więc... 15 minut na pieszo, ale pociągiem szybko. Ale się trafiło, mamy też po tej stronie. Za 10 minut będą wpuszczać na pokład. To my jeszcze zdążymy coś zjeść. Bo nie wiem, czy w tych chińskich liniach coś dają do jedzenia na pokładzie. Teraz będziemy lecieć tylko 2 godziny. Jest nasz Salonik. O, my jak zwykle dzisiaj, wszędzie kolejki. Mieliśmy sobie jakiegoś kurczaka na słodko z ryżem. Zjedliśmy szybko nasze śniadanie i teraz idziemy do bramki, bo już wpuszczają na pokład. Pani już zbiera tutaj ludzi do Szanghaju. Wiele nas nie zostało. Final call jest napisane. Nawet wagę mają w tych liniach lotniczych. Tylko coś tutaj za dużo pokazuje. 7 kilo bez niczego. Jaki tu spokój w przejściu, nikogo nie ma. Cisza. Nawet samolotów nie słychać, dobrze wygłuszone. Spore lotnisko, zobaczcie, tam koreańskie linie lotnicze. Tutaj chińskie, tam kolejne dwa. Tutaj z boku znowu koreański. Ale my już wchodzimy na pokład, ale jakieś dziwne numery mamy, bo 52 siedzenia, rząd 52. Siedzenia się zaczęły od 30, dlatego mamy 52 rząd. Ale jakie fotele wygodne, grube, mięciutkie, nie takie jak w Ryanairze. My już siedzimy w samolocie i taki widok mam na płytę z mojego okna. To my tutaj o innym serwisie mówimy, zobaczcie, jeszcze takie poduszki dostaliśmy. Teraz do spania. Ja też, ja gotowy. Wysunęły się właśnie takie telewizory wszędzie. Dostaliśmy też takie jedzenie, tutaj jest makaron i jakiś kurczak. Marika mówi, że najlepsze jedzenie, jakie jadła w samolocie. Czy musiałaś do Szanghaju przylecieć? Ale na szczęście nie zawrócimy do Korei, bo zobaczcie. Myślę, że tak 50% już stoi. Nam się nie śpieszy i my zamykamy ten samolot dzisiaj, wychodzimy jako ostatni. Bo mamy za 14 godzin dopiero następny lot. Świeże powietrze od razu czuć, minus 1 w Szanghaju. To nie jest tak źle, jak tam było minus 14 dzisiaj nawet. Przyszliśmy przez jakieś bramki, na razie nie trzeba było żadnych paszportów, zrobili nam tylko zdjęcie. Kamer tu jest, tam za mną, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 20. Jedziemy teraz pociągiem na terminal 1. My idziemy spróbować teraz wyjść z tego lotniska na miasto. Wypuścili nas, jesteśmy już po emigracyjnym, wbili nam pieczątkę z naklejką i wymieniamy jakąś gotówkę i jedziemy na miasto. Wymieniamy jeszcze baty, 2000, bo nam zostało trochę. To będzie jakieś 200 ponad złotych. Paszport jeszcze. Chińczycy wiedzą, jak się prowadzi biznes i biorą każdą walutę, nawet złotówki były, widzicie? Tam są złotówki teraz,
123. Zgadza się. Bierzemy siano i lecimy w Miacho. Jak będziecie tutaj na lotnisku w różnych godzinach, bo różnie samoloty lądują, tutaj macie rozpiskę, jak można dojechać do miasta. Meglev to mi się wydaje, że to jest ten szybki pociąg, ale nie jestem pewny. Jest też metro, taksówki i jakieś busy. Fajna opcja przy wyjściu z lotniska. Stoją takie maszyny i można sobie nalać wodę. Gorącą, zimną, ciepła. Tak? Ciepła. Dobra opcja. Jest jeszcze gorąca. Za 12 godzin i 10 minut równo startuje nasz samolot do Auckland, a my teraz już oficjalnie ruszamy na miasto, bo się ogarnęliśmy. Szybka toaleta była, szybki makijaż. Jedziemy powstrykać zdjęcia. Szkoda, że outfit nie taki. Dobry outfit. Teraz ja coś kupię może na mieście, tak? Liczę na jakiś shopping, bo w tym całą Zelandię przechodzić. Ciekawe, czy można płacić kartami naszymi. Mamy gotówkę, to mamy tak, żeby dojechać, coś zjeść. I... zobaczymy. Jesteśmy na stacji, gdzie odjeżdża metro i Meglev. Meglev to mi się wydaje ten taki szybki pociąg, który dojeżdża w kilka minut do miasta. My nie przygotowani na ten Szanghaj, w sumie to nie wiemy, gdzie mamy jechać. Chcemy jechać do centrum, poglądać te ładne, duże budynki, ale musimy kogoś podpytać, bo z tej mapy to my nie wyczytamy za wiele. Już trochę czasu przy tych maszynach spędziliśmy. Marcin teraz próbuje coś wyczytać. Rozszyfrować trochę ten kantoński. Pytaliśmy kilku ludzi, no i nikt tutaj nie mówi po angielsku. Niby jedzie dwójka do centrum, ale my nie wiemy... Lu Jansu. No właśnie, pani jakaś nam powiedziała w końcu Lu Jansu. Ale weź, bądź mądry i to znajdź. Linia numer 2. Jest Lu Jansu. Lu Jansu. No i dobra, jedziemy tam. O, jest. Lu Jansu. 6. Dobra. Dwa bilety. Back. No i co? Code payment. Oh. You are code payment? Nie, my chcemy zapłacić pieniędzmi. How to buy? Select. To nie ta maszyna. Aha. No widzicie, nie takie proste to tutaj. Zmieniliśmy maszynę, gdzie można wrzucać pieniądze. Tutaj można wrzucać co innego. Nie ma line. Tu. Dwójki nie ma. A czekaj, może. O, jest. Jest. Dobra. No i to samo. Dwa bilety, 12. I trzeba wrzucić pieniądze. Wzięło. O, wzięło w końcu. Jest. Poszło. Jest. O, od razu pokazuje, ile czyta. 8 lat. I co my dostaliśmy? Dwie karty. Dwie karty, no. Dwie karty i 8 juanów. Proszę bardzo. Dziękuję. Skanujemy karty, powinno zadziałać. O, szybko działa. Trafiło nam się dobrze, bo od razu metro podjechało. Było ponad 12 godzin, zostało 11. Spędziliśmy godzinę czasu w metro, żeby dojechać do centrum. Sporo. Może tym magnetem wrócimy. Kosztowało 25 zł w jedną stronę, ale tam podejrzewam, że jest 15 minut. Kartę teraz się wkłada, cyk, no i nie ma. Pięknie. Ja też ze swoją. Easy cheesy. My w Atenach wysiedliśmy? Co to za budynki? Berlin? O proszę. Berlin albo Ateny, to my chyba skutem nie lecieliśmy. Ale ładne wieżowce, no. Takie małe żarciki z naszej strony na początek Szanghaju. Tutaj kolejny, jeden z ważniejszych budynków w Szanghaju, bardziej rozpoznawalnych. Jeden obok drugiego. No i tyle. Myślę, że można wracać z powrotem. Zjemy coś chińskiego i wracamy do Saloniku. Jest i trochę Ameryki. Kentucky Chicken w Chinach. Też widziałem tam McDonalda u góry. Pięknie tutaj jest w centrum, ładnie te budynki wyglądają, ale jest tak zimno. Mrozem przywaliło tak samo jak w Korei. No i raczej my tutaj nie zostaniemy do wieczora, bo wieczorem najlepszy efekt, bo światła są fajne. Ale jest potwornie, naprawdę potwornie. Jeszcze wiatr. Aż rękawiczki nawet założyłem, bo mnie przepizgało 5 minut. No i zobaczcie, tutaj dookoła, tak jak wam pokazuję, no te budynki są. Fajna miejscówka na wieczór na pewno. Ale tak jak mówię, idziemy coś zjeść i zaraz wracamy na lotnisko. Jesteśmy w domu towarowym. Centrum handlowym. I ja właśnie sprawdzam jakieś knajpeczki, bo Marika głodna, ja jeszcze nie jestem głodny. No i sprawdzaliśmy też Maca, najtańszy Big Mac kosztował ile? 16 zł gdzieś? Około. No, z kolą to było, zestawie? I z frytkami. Z frytkami.
A ja lubię Bitmapsy. W Chinach można spotkać większość zachodnich marek. Vans, Philz był, Philz, Phil. No i jeszcze kilka jest. Jedzeniowych i właśnie ubraniowych. No zobaczyłam buty. Właśnie. A co tutaj? Można sobie zaprojektować własne buty? Widzę jakieś pieczątki. Znaczy pieczątki właśnie. Pieczątki, naszywki. Tutaj mają maszyny. Barwy można sobie pododawać. Koraliki pododawać. Ciekawe. Idziemy dalej. Tutaj jest New Balance, jest Adidas. My teraz szukamy jedzenia, bo Marika zgłodniała i zobaczcie, w jakim stylu te knajpeczki, to w centrum handlowym zrobione. Jakbyśmy byli w jakichś starych chińskich uliczkach. Jesteśmy w restauracji i teraz komunikujemy się przez translator, bo my nie znamy chińskiego, oni nie znają angielskiego. Co Mari, masz? Nudle? Pytam o nudle, no. No ja zamówiłem sobie zupę z wołowiny i z nudlami. Powiedział, że nudle robią, pani powiedziała, że nudle robią na miejscu. Fried beef noodles. Też dobrze brzmi. Wyglądały ładnie tam u tamtego. Ale to nie wiadomo, czy to nie to są. Wpadłem chłopakom do kuchni zobaczyć, co oni tutaj robią. Ja czekam na swoją zupę z wołowiny. O, tam już coś jest. Może to dla mnie. Właściciel się zachwalał, że robią sami nudle i nie kłamał. Zobaczcie, takich to jeszcze nie jadłem. Porozciąga kilka razy i zaraz dogara. Ale ładne. I już jedna porcja. Jeszcze taka ciekawostka, większość ludzi myśli, że makaron wymyślili Włosi, co jest nieprawdą, bo wymyślili go Chińczycy. Mari poszła w chińską kuchnię Fusion tym razem. Zaraz wam pokażemy, co zamówiła. Aż chętnie spróbuję. W tej nowoczesnej kuchni Fusion, tak jak już wam powiedziałem, trzeba jeść rękawiczkami. Nie przez to, że ostre. Przez to, że tłuste. Mari sobie zamówiła Big Maca. Skromny ten Big Maczek. Więcej kapuchy. Spróbujemy. Frytki takie mają jak kiedyś w Polsce. Też w Polsce takich frytek nie ma. Że lepsze te są? No i jak ta twoja kanapka od 1 do 10? 3. A w Polsce jakbyś jadła, to ile by było? 10. 10, aha. No. To jest moja ulubiona kanapka z McDonalda, tak to nie jem. Pamiętam, kiedy ostatni raz jadłam. Ale mięso przesuszone, bułka zimna, ser po prostu rzucony, plasterek w ogóle nie rozpuszczony. No przez to pewnie, że bułka zimna i kotlet też taki niejaki. Dlatego truja. Smakuje dobre, ogórka było czuć i sosy też. I frytki bardzo dobre. Wyszliśmy na zewnątrz, żeby popatrzeć jeszcze na te piękne budyneczki. Ale zima! Zima, długo tutaj nie posiedzimy. Coraz lepiej. No jeszcze mówię, ze 2 godziny, jakbyśmy tu zostali, może 3, to by było widać jakieś światło, ale jesteśmy już mega zmęczeni i spadamy na lotnisko. My to mamy szczęście w życiu. Przyszliśmy na metro, wracamy na lotnisko, a pociąg podjechał. Jedziemy teraz, godzina przed nami, pełny. No właśnie. Nie pośpimy. Lotnisko to ostatnia stacja. Mari przygotowana na godzinną podróż w metro. Dobranoc. I my już z powrotem jesteśmy na lotnisku. Karta ląduje w maszynie. Brameczki się otwierają. Idziemy normalnie. Powiem wam, że z 5 razy zasnęliśmy w tym pociągu. No, ja to tak 2 razy na dłużej przystałam. No, Mari pospała teraz. My już wjechaliśmy na 3. piętro. Idziemy się teraz odprawić, bo mamy bilety, więc tylko nas sprawdzą. Wodę trzeba oddać. Pieniądze mamy do wymiany. A myślę, że tam będą do wymiany. Żeby nie zapomnieć, jak ostatnio. Pewnie. Woda, out. Out. Moi drodzy, my już na lotnisku. Idziemy się ulokować powoli do saloniku. Odpocząć. Mamy jeszcze jakieś 7 godzin? Będzie. 7, dokładnie. 7. Trochę się pokręciliśmy po lotnisku, trochę w lewo, trochę w prawo, ale znaleźliśmy. Idziemy już na górę. Tutaj jest jeden salonik. Widać, tam się ludzie pchają i dość spory ruch, a nasz jest tutaj. I praktycznie ludzi nie ma. Mam nadzieję, że to nie oznacza, że jest słabszy. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No proszę. W Chinach wszędzie święta. Byliśmy na mieście, wszędzie święta. W sklepach święta. Tutaj też. Pokażę wam teraz szybko, jak wygląda salonik. Tam można było zamówić sobie jakieś zupy. O, moim zdaniem Marika będzie zadowolona, bo Jacek jest
Amerika lubijacka. Są też jakieś wina. Same tu mamy jakieś ciepłe jedzenie. Makaron, to wygląda słabo. Tutaj to też wygląda słabo. Trzeba się zastanowić, co to jest. No tu jest jakiś kurczak, a to jeszcze nie wiem, jakieś warzywa. I tutaj dwa rodzaje ryżu. To jest dobre, w salonikach podają też takie zupki chińskie. Można sobie zaparzyć. Marika na laptopie sprawdza nowe książki, które sobie pobrała wcześniej, bo tutaj internet oczywiście nie działa. Nie działa to, co my chcemy. Bardzo ograniczony dostęp jest. Bardzo to mało powiedziane. To jest bardzo od 2 godzin nie mogę się w ogóle do internetu połączyć, mimo że dostaliśmy karteczkę z hasłem. Poszłam na recepcję i pani powiedziała, nie działa to nie działa. I to tak naprawdę no, takim tonem. Ja spojrzałam, mówię, no, ale... dostała pani hasło? I mówię, no dostałam. Jak nie działa, to nie działa. Ale mi się to podoba, no. No nie działa, to nie działa, no jedy. Ile to można powtarzać? Że jest ograniczony dostęp, czy coś takiego. No jak rozłącza, to rozłącza. Jak jest, to jest. Jak nie ma, to nie ma. Ja na szczęście mam tak, że przychodzą powiadomienia z jakichś aplikacji, które są zablokowane, ale nie można nic sprawdzić w tych aplikacjach. I sprawdziłem powiadomienie, że dostałem wizę do Nowej Zelandii. Znaczy nie wiem, czy się cieszę, czy nie, bo bym miała przynajmniej trochę czasu dla siebie. A tak to lecimy razem. No właśnie, a tak to lecimy razem i jeszcze tutaj my z Jackiem dalej. Mamy do tego pyszne pierożki w takim sosie sojowym i jeszcze do tego oliwa sezamowa. No rewelka. Relaksujemy się. Bardzo dobre, bardzo dobre. I czekamy. No jeszcze mamy ile? 3 godziny do lotu. 3 godziny do odlotu. Byłem na recepcji poprosić rzeczy pod prysznic, czyli ręcznik, i żebym mógł się wykąpać. Pani mi otworzyła i to już wszystko na mnie będzie czekało. Co my tutaj mamy? Prysznic. Jest kibelek. Toaleta. Wziąłem sobie drineczka pod prysznic. Raz, dwa, trzy ręczniki. Kapcie jeszcze do tego. No pięknie. Ja już odświeżony, może nie pachnący, ale fajnie wziąć prysznic, odświeżyć się po tak długiej podróży. A przed nami jeszcze ponad 11-godzinny lot, więc też trochę się zmęczymy, trochę się spocimy. No i później też jeszcze nie wiemy, co będziemy robić, bo dolecimy gdzieś około godziny 17, wynajęcie samochodu. Długi dzień będzie, więc ten prysznic to dobra sprawa. Jadzia, świeża dostawa. Gdzie się kiwam nowy styl? Co to za klepencje są? Klepencje z saloniku. No dla ciebie ostatniego drinka, Marika. Oj, ostatniego? Ostatniego. Bo ktoś musi prowadzić do Nowej Zelandii. Ja rozumiem, że tym kierowcą jestem ja. Ja zrobiłem losowanie i bardzo chciałem, żebym był to ja, ale no. Nie no, to dobre losowanie. Dobry wynik ci wyszedł. Była kontrola komisji gier i zakładów. Tak? No. No powiem ci, nieźle. A kiedy to się odbyło, bo nie widziałam? No właśnie jak brałem prysznic. Ja musiałam trochę poczekać na prysznic, bo przede mną była kolejka. Ale miła pani po mnie przyszła, już otwieram jej drzwi. Dobra, zamykam. Tu mam przygotowany ręcznik, jeden, drugi, jejku, trzeci, klapki. Wow, mydło, prysznic, nie no. Bajka, czemu ja tu wcześniej nie przyszłam? Oli Luger, podświetlaną deskę mają. Za czystość daję im 2, tu leżą jakieś włosy po kimś. Kiedyś mieszkałam z Chinką i podobnie ona włosy gubiła. Także dla mnie to nie nowość. No ale uważam, że powinien tu posprzątać. Stoją tu różne rzeczy do mycia. Co to jest? O, tutaj coś z imbiru. Proszę bardzo, tutaj też z imbiru, a tutaj no, jakiś zwykły żel pod prysznic. Ja już po prysznicu, jak nowonarodzona. Gorący był prysznic. Marcin coś mówił, że mu przerywało od czasu do czasu. Jakieś ciśnienie nie było w porządku. U mnie za to było wszystko super i woda tak gorąca, że aż musiałam zmniejszać temperaturę. Coś ty jeszcze tam nabrał. Marika, jedziemy do kraju, gdzie jest drogo. Jest drogo. Nie zaszkodzi wziąć kilka złotych wszystkich. Nie mogę. No ciekawe. A zmieści się to gdzieś jeszcze? No zobaczycie, tutaj upcham. No tak, sobie tam upchaj. Ja już nie powiem, co ty masz w termosie. I nie jest to woda. No nie ma miejsca, no. No właśnie, nie ma. Do buty wyrzucimy może, co? No. No z pewnością buty. Dam radę, ziup.
No idziemy dzisiaj w klapeczkach do samolotu, bo mamy all inclusive lot. Dzisiaj mamy pierwszą klasę. U mnie bez taksów. Wiecie, leciałaś kiedyś pierwszą klasą? No widzisz, jaki lot ci zafundowałem? Ari do mnie mówi, dawaj nakładaj sobie ten krem, nałożyła mój tutaj, nałóż sobie. Później doczytała, że to jest krem na maska na 10 minut, którą trzeba później zmyć. Sama sobie też położyła, pokaż. Ja mądra, bo tylko trochę na twarz, ale na rękę. Ściąga się, no. Ściąga. No. 10 minut trzeba zmyć. Miało być takie zdjęcie w Szanghaju dzisiaj, ale nie wyszło. Pogoda pokrzyżowała wszystkie plany. A my już jesteśmy pod bramką. Teraz byliśmy jeszcze w toalecie. Ja byłem. Marika tam czeka. 16. I zaraz będą wpuszczać nas na samolot, bo już słyszeliśmy, że krzyczą. My powoli wchodzimy na pokład. Panowie coś tutaj sprawdzają i się czepiają. Starszych ludzi. Moja droga, dobrze, że nas się nie czepiali. Idziemy już na pokład. Siadamy i posiedzimy, bo mamy jeszcze z jakieś pół godziny do odlotu. A my mamy co tam robić w tym samolocie. Zabraliśmy trochę prowiantu ze sobą. Tutaj za oknem widać stoi nasz kolos. Będzie nas wiózł ponad 11 godzin. Dawno tak daleko nie leci. No właśnie. Trochę ekscytacja. No właśnie. Z takim lotem. Takie dłuższe. No, no. Nowe dwoje tak dawno. No dawno. Kiedy my takim lotem lecieliśmy? No z Aten do Singapuru. 3 lata temu. A tak, to nie mieliśmy takiego wielolotu razem. No tak. Jejocie, tyle przyjemności. Nowość. No i my teraz wchodzimy wejściem dla pierwszej klasy. Hello. Hello. O właśnie, tu nas wpuścili teraz, widziałaś? Tam było dla ekonomicznej w lewo. Tak? A my teraz idziemy do pierwszej klasy. Ja poprosiłam o miejsce do pierwszej klasy. No, ja przed lądowaniem zamówiłem już prysznic. O proszę, można jakąś chińską prasówkę wziąć, angielskie media. Angielskie media też są. Weź, może będzie nam się nudzić przez 11 godzin. I co najlepsze, że pokazuje, że na pokładzie jest internet, ale jak będzie ten chiński, to my i tak nic nie zobaczymy. Oh, thank you. Same, same. Thank you. Idziemy. O właśnie, to jest fajne, że się wchodzi z dwóch stron. Ale ta klasa jest nie dla nas. Oho, rozbijam się. Pewnego dnia będzie. Będzie, będzie. Ale to jest biznes. Jak będę miał lecieć, to będę leciał pierwszą klasą. No tak, biznes wcale nie ma aż tak dużo lepiej. Zobaczcie, jak nas baba w konia zrobiła w Seulu i powiedzieliśmy, że chcemy przy oknie na drugim locie, żeby nam bilety wystawiła. No i wystawiła nam na przejściu. Tutaj Marika siedzi, a ja tu. Dość, że nie przy oknie, to jeszcze nie razem. A już się cieszyłam, że tyle będzie lotu razem. Przy oknie to się można położyć ładnie. O, przepraszamy. Taka akcja była z tymi siedzeniami, ale aż... Za długo było wytłumaczyć, a może pokrótce. Ja siedziałem tam, gdzie ta pani, to w ogóle nie było moje miejsce, tylko moje miejsce było jeszcze tam. Marika siedziała tutaj, tutaj gdzie ja teraz siedzę przy oknie, to siedziała dziewczynka, która powinna siedzieć z matką. Rząd obok, kto w ogóle tak dał, dziewczynka nie ma 18 lat, czyli Luś tam, a posadzili ją osobno, także... No mama zrobiła awanturę, bo dziewczynka koniecznie chciała się przesiąść, tu się rozpłakała. Pani stewardessa mówi, że nie ma takiej opcji, żeby ona się przesiadła. Mówimy, że już jest zakończony ten boarding, więc można się w sumie przesiąść, znaczy można, nie można, tak? Ona się przesiadła, mama w awanturę, że jak ona może to przesiąść, że ona chciała mieć wolne miejsce. W ogóle co za sytuacja. Inny to stan umysłu. No. Ciężko to zrozumieć. Nie. Ale ważne, że my mamy teraz trójeczkę we dwójeczkę. Będzie spane. Będzie spane.